Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling i dzisiaj porozmawiamy sobie o kilku rzeczach. I kilku mam na myśli, rzeczywiście kilku tematach, które można omówić szybko, ale ja tak nie potrafię. Tak więc, panie i panowie, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, z kim Kurt Angle zmierzy się w swojej ostatniej walce w WWE na WrestleMania. Dodatkowo kilka osób podpisało i kilka osób nie podpisało najnowsze propozycje kontraktów od World Wrestling Entertainment i przyjrzymy się tym osobom, powiemy dlaczego podpisali, bądź dlaczego nie podpisali. Przedostatnią rzeczą jest powrót pewnej gali na NXT TakeOver, gdzieś powiedzmy w październiku, w listopadzie tego roku, do tego też za chwilę przejdziemy. I ostatnią rzeczą są kilka nowych pojedynków, bądź pojedynki, które mogą zostać niedługo zapowiedziane na największą ze scen, czyli WrestleMania 35. Jednak zanim przejdziemy do newsów, chciałbym wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej dla mnie rzeczy. Mianowicie przez ostatni czas mogliście zauważyć, że ponownie aktywowaliśmy projekt What is Gaming. Tak jest, po raz czwarty. Miejmy nadzieję, że tym razem wypali, a jeśli wy interesujecie się grami wideo i interesujecie się filmami, które my produkujemy, to zapraszamy na What is Gaming. Na przykład dosłownie chwilę przed nagraniem tego filmu nagrałem film na What is Gaming o pierwszym sezonie do gry Apex Legends. A dwa dni temu na kanał wleciała recenzja gry Metro Exodus, tak więc zapraszamy na What is Gaming. Okej, wracamy do wrestlingu. Już nie łapkujcie w dół, nie piszcie, że Donner pewnie kolejny start i tak za chwilę padnie. Możliwe, że i tak. W ostatnim takim filmie wiele osób napisało, że moja twarz wygląda naprawdę źle, tak więc dzisiejszy odcinek poprowadzimy wraz z Mojo Rawleyem. Hype. Dobra, po dwóch minutach zacząłem się dusić, więc przejdziemy do newsów. Pierwszym z nich jest coś, co dzisiejszego dnia bardzo mocno rozjuszyło, powiedzmy, community profesjonalnego wrestlingu. Podczas dzisiejszego Monday Night Raw mieliśmy poznać tajemniczego, powiedzmy, przeciwnika Kurta Angle'a na WrestleMania 35. Spytacie, dlaczego to jest takie ważne? No, raczej nie spytacie, bo wszyscy wiemy. Kurt Angle zapowiedział, że walka na WrestleMania będzie jego ostatnią walką w WWE. I rozpoczęły się spekulacje. Nawet my jako What is Wrestling opublikowaliśmy film 8 potencjalnych przeciwników Angle'a na WrestleMania. Wymieniliśmy takie osoby jak Chad Gable, który zresztą zawalczył z Angle'em podczas dzisiejszego Raw, Samoa Joe, John Cena, Roman Reigns, kto tam był jeszcze, Shelton Benjamin, Rey Mysterio czy Undertaker. I wszyscy się nie sprawdzili. Ponieważ WWE zamiast dać Angle'owi, powiedzmy, dobre zakończenie swojej kariery na WNC, postanowili ciągnąć to, co jest ciągnięte przez półtorej roku na Raw. Mianowicie na WrestleMania Kurt Angle zmierzy się z Baronem Corbinem. I okej, chcę zacząć od jednej bardzo ważnej rzeczy. Moim zdaniem, osobiście moim zdaniem, Baron Corbin zasługuje na dobrą walkę na WrestleMania. Możecie powiedzieć wszystko, możecie powiedzieć, że go nie lubicie, że jest wkurzający czy coś, zgadza się, ale przez ostatni ponad rok jest jedną z najważniejszych rzeczy na Raw. Prowadził wiele storyline'ów, wiele razy wkurzył ludzi, powiedzmy jest heelem, chociaż to nie najlepsze rozwiązanie, ale cały czas widzieliśmy go kręcącego się w main evencie Raw. I trzeba też przyznać, patrząc wstecz, wiele osób po prostu nie wytrzymałoby takiej presji, która została nałożona na Corbina. Wystarczyło ściąć włosy, stał się generalnym menadżerem Monday Night Raw, prawie. Walczył z takimi osobami jak, nie wiem, Seth Rollins, Dean Ambrose, Roman Reigns, Kurt Angle, Braun Strowman, non-stop znajdował się w wysokiej pozycji. Tak więc osobiście moim zdaniem zasługuje na dobrą walkę na WrestleMania, ale nie na walkę z Kurtem Anglem. To miała być walka, to miało być zwieńczenie kariery mistrza olimpijskiego i walka z Baronem Corbinem nie będzie tym czymś. Najlepszym pretendentem oczywiście byłby John Cena, zresztą to Monday Night Raw odbyło się na arenie, w której w 2002 roku John Cena zadebiutował walcząc właśnie z Anglem. Więc to była idealna, powiedzmy, sytuacja, idealne miejsce, idealne zakończenie i idealne miejsce, czyli WrestleMania. Niestety, ale wyszło tak, że W postanowiło dać Corbinowi coś, na co zasługuje, ale niestety jakby to bardzo źle zostało przez wiele osób odebrane. I mówiąc wiele osób, mam na myśli m.in. żonę Angle'a, która na Twitterze napisała, że to jest bardzo zły wybór. Napisała chyba very underwhelming, coś takiego. Więc, no cóż, nie każdemu się to podoba. Jestem też z drugiej strony ciekaw, czy to był wybór samego Angle'a, czy to rzeczywiście była sytuacja narzucona przez W, bo wydaje mi się, że W mogło powiedzieć Kurtowi, że wybierz sobie przeciwnika i już. Jeśli Kurt Angle wybrał Barona Corbina, to
brawo, ponieważ postanowił postawić jakąś gwiazdę gdzieś wyżej, dać światło reflektorów. Jednak z drugiej strony my jako fani jesteśmy niestety, ale troszeczkę zawiedzeni. Tak więc idziemy dalej. Powiedziałem wam na samym początku, że podczas ostatnich kilku dni pojawiły się informacje na temat podpisanych kontraktów z WWE bądź niepodpisanych kontraktów. I mam tutaj, słuchajcie, cztery osoby, o których za chwilę sobie powiemy. Pierwszą z nich i prawdopodobnie osobą, która tak naprawdę nikogo nie obchodzi, jest nie kto inny jak Sin Cara, tak. Pamiętacie, jak na Raw po WrestleMania Sin Cara zadebiutował przeciwko Sheamusowi i to wtedy było nazywane, że on będzie jedną z głównych gwiazd federacji? Mamy 2019 rok i szczerze sobie nie przypominam żadnej walki Sin Cary przez ostatnie lata. Ale Sin Cara podpisał kontrakt z WWE do 2022 roku. Wow. Mały upgrade. W momencie, kiedy nagrywałem ten film, dostałem, powiedzmy, na telefonie wiadomość, że Sin Cara jednak zaprzeczył podpisania kontraktu. Na swoim Twitterze napisał, że nie podpisał kontraktu i wstawił zdjęcie małego psa. I zapamiętajcie sobie to zdjęcie, ponieważ za chwilę do niego przejdziemy. Tak więc dajcie mi znać w komentarzach, czy cieszycie się, że Sin Cara podpisał kontrakt z WWE? Bo ja osobiście mam po prostu wyrąbane w tą postać. Sorry. Tak więc, wspomniałem o psie. I pies był bardzo kluczową informacją w ciągu kilku ostatnich dni na Twitterze, ponieważ AJ Styles dodał zdjęcie swojego najmłodszego psa, pisząc, że witamy w rodzinie, mamy nowego, powiedzmy, mieszkańca w domu i dodał, że tak, podpisałem kontrakt z WWE. Oczywiście przez ostatnie pół roku była wielka spekulacja na temat tego, czy AJ Styles podpisze kontrakt z World Wrestling Entertainment, ponieważ nie chce mieć takiego kontraktu, jaki miał przez ostatnie 3 lata, ponieważ chciałby spędzać więcej czasu z rodziną, a WWE z drugiej strony chciało go wykorzystać na maksa, tak jak wykorzystało go przez ostatnie 3 lata. Plus na horyzoncie pojawiło się All Elite Wrestling i wszyscy zaczęli, o mój Boże, czy AJ Styles będzie dalej w WWE, czy pójdzie do swoich koleżków do All Elite Wrestling. I okazało się, że nie, WWE prawdopodobnie dało mu kontrakt taki, jaki chciał, dało mu gigantyczne pieniądze i nadal AJ Styles będzie w WWE. Na moment, w którym to nagrywam, nie wiadomo na jaki okres, ale prawdopodobnie strzelam, że 3 lat, ponieważ mniej więcej takie kontrakty teraz zawodnicy otrzymują, tak samo jak Sin Cara, do 2022 roku. Tak więc przez następne lata będziemy widzieć troszeczkę mniej AJ Stylesa, ale może to i dobrze, patrząc na to, jak jest teraz odbierany jego ostatni title reign z WWE Championship. Tak więc pozostały nam dwie osoby, które niestety, ale nie podpisały nowego kontraktu z WWE i jest to The Club, czyli przyjaciele Stylesa, Karl Anderson i Luke Gallows. Przez chwilę zapomniałem, jak się ten drugi nazywa. Masakra. Mianowicie oni nie podpisali najnowszych kontraktów przedstawionych im przez WWE i ta dwójka została wycofana z absolutnie wszystkich eventów WWE od dnia dzisiejszego do przodu. Niestety to oznacza tylko i wyłącznie jedno The Club poza WWE, tylko teraz powstaje pytanie, czy to dobrze, czy to źle. The Club to dwójka naprawdę niesamowicie utalentowanych zawodników, których widzieliśmy m.in. w New Japan Pro Wrestling z Stylesem bądź Finnem Balorem. Jednak w WWE byli po prostu nerds. Masakra. Tak więc nawet, jeśli nie podpiszą kontraktów z All Elite Wrestling, mogą ponownie wrócić do New Japan Pro Wrestling, a tam dywizja tag teamowa potrzebuje pomocy, bądźmy szczerzy. Nawet taka osoba jak ja, która niezbyt ogląda New Japan, wie, że dywizja tag teamowa leży i kwiczy. Tak więc dla WWE nie jest to jakaś ogromna strata, ale dla All Elite Wrestling bądź New Japan Pro Wrestling może to być, powiedzmy, money maker w naprawdę dużym stopniu. Tak więc dajcie mi znać w komentarzach, czy żałujecie, że Luke Gallows i Karl Anderson nie podpisali kontraktów i nie będziemy ich widzieć w WWE, czy może cieszycie się, ponieważ ta dwójka wreszcie będzie mogła znowu błyskać, tylko że teraz gdzieś indziej. Na dole, w komentarzach. I jedna z najbardziej uwielbianych przez fanów NXT gala WarGames oficjalnie zostało potwierdzone na rok 2018. Podczas segmentu na Raw Ronda Rousey i Dana Brooke dla widzów na arenie została wyświetlona informacja dotycząca Survivor Series 2019. Tak więc cała sytuacja wygląda mniej więcej tak, że w piątek dostaniemy SmackDown Live, ponieważ pamiętajcie, że będzie to już okres, gdzie niebieska tygodniówka przejdzie do telewizji Fox i ponownie będzie transmitowana w piątki. W sobotę dostaniemy potwierdzone NXT TakeOver War Games 3, w niedzielę odbędzie się Survivor Series 2019 i w poniedziałek Monday Night Raw. Nie da się, słuchajcie, ukryć, że jest to bardzo, bardzo dobra informacja, ponieważ dwa poprzednie Wargames były naprawdę, naprawdę bardzo dobre, pomimo krytyki ludzi, którzy twierdzili, że WWE popełniło błąd, powiedzmy,
przerabiając klatkę Wargames. Oba pojedynki stoją na szczycie pojedynków NXT, więc zapowiedź Wargames 3 jest jak najbardziej na plus. Dodatkowo poprzedni rok udowodnił, że nie musimy tworzyć jakichś wymyślonych stajni, tag teamów czy coś. Możemy zrobić po prostu zlepek wielu osób i dać naprawdę świetne widowisko. Tak więc jestem ciekaw, co WWE, a raczej NXT wymyśli w tym roku, ale sama informacja na temat Wargames jest jak najbardziej plusem. I przechodzimy do ostatniego newsa, która dotyczy największej ze scen, czyli WrestleMania 35. Chcę dodać od siebie, że o mój Boże, to będzie naprawdę bardzo długie show. Według informacji, według obecnych, powiedzmy, przecieków dotyczących WrestleMania, ta gala ma posiadać w sobie 17 pojedynków. 17 pojedynków. Ugh, Jezu. Tak więc wygląda na to, że podczas Monday Night Raw dostaliśmy zapowiedź 3-Way Tag Team Championship Match. Można chyba tak to nazwać. Mianowicie, w którym obecne mistrzynie Women's Tag Team Sasha Banks i Bayley będą broniły swoich mistrzostw przeciwko Nia Jax i Tamina, ale również przeciwko Natalii i Beth Phoenix. Troszeczkę zaprzeczę to temu, co słyszeliśmy kilka miesięcy temu, gdzie Sasha Banks i Bayley miały bronić Women's Tag Team Championship w wielkim pojedynku zawierających 5 tag teamów, albo w zwykłym tag team meczu przeciwko Licie i Trish Stratus. Na dany moment wygląda, że będzie to po prostu 3-way, może jakiś Fatal 4-way gdzieś tam za 3 tygodnie nam się ukształtuje, ale jednak przypuszczenia dotyczące wielotaktimowej walki się sprawdzają. Jednak czy dobrze, że ściągałem Beth Phoenix? Osobiście, szczerze powiedziawszy, nie mam opinii na ten temat, ponieważ dla mnie te tytuły nie są jeszcze uformowane, nie znaczą tak dużo. Może po WrestleMania, może w trakcie WrestleMania się to zmieni, ale na razie jakby nie widać jakiegoś zbytnio wielkiego hype'u w tę stronę. Ale jedna rzecz na Raw mi się spodobała, mianowicie zachowanie Sasha Banks i Bayley, które wyśmiały emeryturę Beth Phoenix, wyśmiały samą Beth Phoenix jako diwę, nie WWE Superstar. Wyśmiało też Natalię i na początku mi się wydawało, że może to będzie jakiś a la heel turn. Ciekawie byłoby zobaczyć Sasha Banks i Bayley jako heelową stanie, szczególnie, że mamy Beth Phoenix i Natalię jako tą mocno face'owy tag team. Ale też z drugiej strony, czy dywizja kobiet Raw potrzebuje kolejnego heelowego, powiedzmy, tag teamu, szczególnie mistrzów? Chyba niestety nie, ale po prostu mówię, że byłoby ciekawie zobaczyć takie coś. Tak więc, panie i panowie, to by było na tyle z dzisiejszych najważniejszych newsów po Monday Night Raw i sprzed kilku dni. Sorki. Tak więc przypominam, że jeśli interesujecie się grami wideo, to zapraszamy na What is Gaming, gdzie możecie obejrzeć m.in. recenzję Metro Exodus, bądź kilka godzin po wrzuceniu tego filmu możecie moją opinię na temat pierwszego sezonu Apex Legends też tam zobaczyć. Tak więc zapraszam na What is Gaming. A jeśli chcecie wesprzeć What is Wrestling, to zapraszam na patronite.pl/whatiswrestling, gdzie za małe datki możecie otrzymać naprawdę ciekawe nagrody. Tak więc, panie i panowie, dziękuję wam bardzo za uwagę. Ja nazywam się Seth Kebab z What is Wrestling i słyszymy się, mam nadzieję, już wkrótce.